Cześć! Dzisiaj robię ciasto wiśniowe z bezą. I robimy spód kruchy. Ciasto kruche pod wisienki. Tutaj już wsypałam półtorej szklanki mąki zwykłej. Do tego dodaję pół szklanki mąki ciemniaczanej. 3 łyżki cukru pudru. Cukier wanilinowy oczywiście, kochani. I 3 żółtka. Tu będę miała wtedy 3 białka, ale będę potrzebować 5 białek, bo musi być trochę więcej bezy. Więc na razie dam tutaj 3 białka, a później jeszcze tutaj sobie dołożę 2. Ale to ciasto na razie potrzebne są tylko 3 żółtka. Kochani, znowu źle powiedziałam. 3 zamiast 3 żółtka. A może mam wady wymowy? Nie wiem. Dobra, wszystko wiadomo. Wszystko widzieliście, teraz 3/4 kostki masła. I to wszystko będziemy zagniatać. I na chwilę do lodówki. Później spód pod piekę. Ja to Wam pokażę. W tym czasie będę sobie drylować wiśnie. Oczywiście od sąsiadki. Jeszcze tam udało mi się zebrać. Pięknie dojrzałe. Szpaki jeszcze mnie nie uprzedziły. I teraz już kończę zagniotę i do lodówki. No i ciasto mam gotowe. Teraz, tak jak mówiłam, na chwilę do lodówki. Zawijam folię, żeby nam się trochę schłodziło. Będzie łatwiej do... No i te składniki się jeszcze połączą, tam się pół godzinki. W tym czasie, właśnie zobaczcie, wydryluję wiśnie. Wszystko mam przygotowane, wiśnie drylowałam, pochlapałam się cała. Teraz podpiekę sobie trochę ciasto. Zmierzałam piekarnik, mówiłam, z termobiegiem dam na 170. Teraz sobie utrę to ciasto, nie chcę się wałkować. Można wałkować, a ja sobie utrę na spód. Już wyłożyłam spód ciastem, teraz chwilę podpiekę, bo wiśnie mają dużo soku. Ja też tutaj dam na właśnie, obawiać się, on tutaj obcieka, tyle soku już jest z wiśni, bo one mają naprawdę dużo. Później, żeby mi nie wsiąkło to ciasto, jeszcze podsypię tą kaszą manną albo kakao. Zobaczę. I teraz sadam na chwilę, mam teraz 15 minut. Jak już się zarumieniło, no to każdy sobie będzie zaczął w piekarniku, zobaczy, żeby to ciasto było takie troszkę zarumienione. I teraz jeszcze ubijam bezę, pianę. Tu dołożyłam 2 białka, czyli mam 5 białek. I tak myślę, dam szklankę i jeszcze tak 1/4 szklanki cukru i będę ubijać. Ciasto już podpiekłam, będzie trochę zarumienione i teraz podsypię trochę mąką, znaczy nie mąką, tylko tą. Kaszą manną. Można kakao, nie mam akurat kakao. Tak, żeby właśnie ten sok nie bardzo nam wsiąkał w ciasto. I jeszcze ubiłam tą bezę, białka. Zapomniałam Wam powiedzieć, że jeszcze dodaję łyżkę mąki ziemniaczanej do tego, więc dlatego chciałam Wam jeszcze pokazać. Na koniec, żeby właśnie ta beza też nie nasiąkła nam tym sokiem wiśniowym. I teraz rękami nakładam wiśnie. Jeszcze tak sprawdzam, czy nie ma pestek. Wprawdzie jak drylowałam, to starałam się każdą sprawdzić, czy... Bo później to może być problem, jak ktoś trafi, żeby sobie nie złamać zęba. Nałożyłam wiśnie. Tu było tak gdzieś około kilo 20, myślę, tych wiśni. Nie dam, chyba nawet nie dam wszystkich. To może tu troszkę dołożę. I zawsze... A, gdzie jest pestka? Gdzieś się zaplątała. Zawsze dawałam bezę całą. A dzisiaj tak sobie pomyślałam, że zrobię sobie takie porcje bezy, żeby od razu mieć ciasto już. Teraz Wam pokażę. Moją szprycą będę sobie nakładać. No słuchajcie, no zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Będę robić takie, o, takie kubki bezy. Tylko w takiej trochę odległości, bo ta beza, mam nadzieję, urośnie, więc ona trochę wypełni pewnie. A może takie 4 dam, to może trochę zbliżę. No słuchajcie, tak wymyśliłam. Nie wiem, co z tego będzie. Będę miała niespodziankę, tak samo jak wy. Zobaczymy, jak wyjmę z piekarnika. Wkładam to na godzinę do 170 nagrzanego piekarnika. Pieczemy. No kochani, wyciągamy moje cudo. A super. Wygląda fajnie. Myślę, że też będziecie uważali, że jest fajne.
będą to porcje fajnie do krojenia i ładnie będą na talerzu wyglądały. Teraz jest gorące, no nie jestem w stanie tego pokroić. Beza jest twarda, fajnie wyschła. Gra. Także życzę smacznego. Możecie wyłożyć całą bezę albo zrobić tak jak ja.